Cześć, witajcie, z tej strony tak właściwie Sky. I nie spodziewałam się tego, że nagram jeszcze jakikolwiek odcinek na ten kanał, ale stwierdziłam, że to jest coś, o czym dużo z was tak właściwie nie ma pojęcia, nie wie kompletnie o tym, nie słyszała. Obecnie na Ever After High jest totalnie mały hype, jeżeli chodzi w porównaniu do Monster High. Wiele osób, nawet zainteresowanych Ever After High, zwyczajnie nie słyszało o tym, że Ever After High wstawiło na swój oficjalny profil Spotify piosenkę. I właśnie nie spodziewałam się tego, że wrócę ogólnie na Abeilish, a na Skywish trochę później, ale no, jak coś, to możecie mnie nazywać Sky, to jest mój drugi kanał i prawdopodobnie będę tutaj bardziej opowiadać obszernie o właśnie newsach ze świata lalkowego, o czymś, co mnie interesuje, a właśnie nie bardzo będę mogła zostawić na kanał Skywish, ze względu na to, że jest to po prostu taki szybki news. Nie jest uniknione też to, że na Skywish też będę przypominać często, że ej, zbieram lalki, i jeżeli spotkają się takie odcinki tematyczne, że będę rysować coś tematycznego, to na pewno wspomnę o tym, że pasjonuję się takowym kolekcjonerstwem. A jeżeli jesteście jeszcze bardziej zainteresowani moją twórczością, to chętnie zapraszam na kanał Skywish, gdzie powracam 25 stycznia. Stay tuned! A więc, przechodząc do treści odcinka, 5 stycznia, czyli w piątek, pojawiła się na profilu Ever After High na Spotify i nie tylko nowa publikacja z kompletnie nową piosenką, gdzie nigdzie nie słyszeliśmy tej piosenki w serialu. W pierwszym przesłuchaniu urodziła mi się w głowie myśl, że może być to atak hakerski i po prostu jest to jakiś cover AI, bo brzmi bardzo robotycznie i jest to zwyczajnie asłuchalne. Jednak okazuje się, że Mattel posiada jeszcze trademarki na markę Ever After High, czego dowiedziałam się od Glitcha i zapraszam na jego kanał, bo ma fajny content. Trademark oznacza prawa autorskie do pewnej marki. Jeżeli byłby to atak hakerski, Mattel pewnie szybko by się kapnął, ponieważ posiadając trademarki na takową markę, chcieliby jak najszybciej usunąć tą piosenkę z Amazon Music, ze Spotify, z YouTube'a i z TikToka. Jak wspomniałam, ta piosenka znajduje się niemalże wszędzie. Na każdym portalu streamingowym czy muzycznym znajdziecie ją. Co to właściwie jest za piosenka, jeżeli zaglądać pod warstwę tekstu? Otóż główna osoba, która śpiewa w tej piosence, opowiada o tym, że nie pozwoli na to, żeby hejterzy spychali ją na dno, czy coś takiego. Którzy także przypuszczają, że jest to tekst, który pasuje do postaci Raven. Mam jeszcze parę innych teorii odnośnie tej piosenki. Oprócz ataku hakerskiego, ludzie przypuszczają również reboot Ever After High. Nie sądzę, po paru przesłuchaniach, żeby była to piosenka skończona. Brzmi trochę jakby ktoś rozkopał jakiś utwór i chciał coś zrobić, bo to na pewno nie jest surowy utwór, gdzie słyszymy sam instrumental i głos osoby śpiewającej, tylko właśnie coś już zaczętego i zwyczajnie to słychać, że ktoś chciał właśnie dostroić chyba audiotune i właśnie źle to wyszło. Także może być to mrugnięcie ze strony Mattela w stronę fanów i to wstawić ze względów typowo marketingowych i zobaczyć właśnie feedback fanów, jakie będzie zdanie na temat powrotu Ever After High. Na przykład jak Melanie Martinez stawiła fragment Death przed finalną publikacją. Teoria jest taka, że jest to tak właściwie demówka, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego i przypadkowo ją wstawili. I przeczułam, że jeżeli może być to demówka, to mogła być to demówka z drugiej generacji Ever After High, gdzie właśnie stworzyli same lalki, ale zobaczyli feedback Monster High i nie bardzo chcieli się zabierać też za Ever After High. Jak wiemy, gdzieś w okolicach 2016 miał się odbyć film, gdzie
będą występować i postacie z Monster High, i postacie z Ever After High. Był to tak zwany crossover Monster High i Ever After High, ale ten owy nie został nigdy dokończony ze względu na wywalenie Garetha Sandera i reboot. Chociaż z tym Garethem Sanderem to nie jestem pewna, bo wywalili go chyba trochę wcześniej. Fragmenty crossovera oraz projekty postaci możemy znaleźć na internecie. Są one po prostu przyciekami z tego filmu i mieli nawet już chyba model Apple stworzony właśnie w takim stylu animacji Monster High. Zresztą dajcie znać, czy chcecie właśnie odcinek poświęcony crossoverowi Monster High Ever After High, ponieważ chętnie bym zrobiła taki odcinek. To chyba na tyle w tym krótkim materiale. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, co wy myślicie o potencjalnym powrocie Ever After High. Moim osobistym zdaniem nie byłoby to opłacalne ze względów marketingowych i tego, że Mattel kiedyś miał spinę z Disneyem, ale ostatnio odzyskali licencję na właśnie lalki księżniczek Disneya, więc czy to aby wróży powrót Ever After High? Dajcie znać w komentarzu. Jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że osoba, która pisała tą piosenkę, jest również odpowiedzialna za utwór We Are The Monsters, Tu Księżniczki Mają Moc oraz pierwszy opening do Ever After High. Czekam na wasze odpowiedzi. A więc... bajo! Hey, hey.